Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction Druidem na Battle.necie. I będziemy w tym odcinku sobie bić Diablo, a także Sanktuarium Chaosu przechodzić. Zaczynamy już. O, fajnie, nawet ta regeneracja działa. Szybko, co to za kapliczka? Many, tak? Jak nam się mana wyczerpie, portal postawimy dla bezpieczeństwa. Ach! Ci to mogą być, patrzcie, patrzcie jak ładnie idą, nie? Pyk, 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 pyk. Nam się mana skończy, zaatakujemy ich i weźmiemy mamę. Idziemy dalej, po kolejnych. Oczywiście nie wszyscy naraz, trzeba będzie ich jakoś tu wyciągać, tam będzie to przejście lepsze. Chociaż mamy i tak ten czar obszarowy, to powinno być troszkę łatwiej, ale ja wolę być bardziej bezpiecznym. No ci rycerze największy problem, ale padają, padają jak widzicie. To bardzo dobrze, ale jak nam jakiś czar tu zasunął, to już nie będzie ciekawie. Chociaż ten czar na ataki fizyczne spowolnienie działa, a nie na spowolnienie ataków zwykłych. Czyli żywiołowych. Ciewcy burzy, niewrażliwość na błyskawice. Czyli zimnem ogólnie w akcie pierwszym odporność na zimno. Ogólnie tu można zimnem atakować, fajnie wiedzieć. Dobra, o tak możemy go zbić w końcu. Dobra. Idziemy dalej. Powoli, powoli. Bez spontaniczności. Najemnik może być bardzo zagrożony z nim, co trzeba uważać. Bo on nie ma tych odporności swoich i może szybko paść. O, o. Ale expa nadal mamy mało. Patrzcie, nie wbiliśmy dawno levela. To bardzo niedobrze świadczy o Helu, że niby tu jest dużo expa, dużo potworów, dużo bossów, no ale ten exp w końcu mi nie wpada. Nie wiem jak innymi postaciami będzie oraz innym graczom, czy wpada, czy nie. Jak ja miałem wbity, tu myślę, że 87 chciałem wbić w sumie, więc tak byśmy mieli 83, byśmy wbili, a tak to nie wiem, czy wbijemy ten level, bo to jakieś dziwne. Okej, atakujemy. Troszkę ataków tu widzicie jest. Wygląda. Padli, mana. I tędy. O, ładnie to wchodzi, ładnie, ładnie, ładnie. Pięknie wchodzi w nich. Dobrze, że aż tyle HP nie mają, bo by zdążyli nas ciupnąć. Jakoś gotycki topór. No i tu może być ostro. Tu też sobie portal stworzymy. Tu zawsze sobie tworzę portal. Jakby było ostro na wszelki wypadek. I się rzucam w paszczę lwa, klikam wszystkie miksturki jakie posiadam. I próbuję coś tu osiągnąć. Widzicie, nie klikam teraz miksturek, bo mi szkoda. I tak tu się jakieś nazbiera wtedy. Klejnocik ładnie. Padasz, padasz, rycerz zapomnienia padł. Mana, życie i mana i idziemy dalej. Hyperionowy oszczep. O, ładnie, ładnie wchodzi, ładnie. Żeby tylko nie paść. Najemnik, nie padnij tutaj przypadkiem. Będzie lipa jak padniesz, chłopie. O, o, atakujemy, atakujemy. Jedyneczka, mistur nie ma, ale to nie problem. Unciska. Idziemy dalej. Na razie nie ma zagrożenia żadnego, nawet minimalnego. Oj, zagrożenie jest, jest, jest. Zagrożenie jest, jest, jest. O, i teraz próbujemy ich atakować, ale nie aż takie zagrożenie, na wszelki wypadek portal. Stworzymy, ale widzę, że chyba nie było po co. Dwie miksturki i klepiemy. On ma teleportację, ten okaleczenie kości. Przebijam w ogóle go. A, niewrażliwość na ataki fizyczne, to rozumiem. O, i teraz go sobie tak stoimy, ściupiemy w końcu. Najemnik go sobie też powali. Mędrzec. Mędrcowi nie może nic zrobić, ale nas... coś zrobił teraz mędrcowi. I w końcu padnie, padł. Pozbieramy sobie miksturki. Fazowe ostrze, czyli miecz kryształowy drugopoziomowy.
To bierzemy. Many bierzemy. Jedna mana w pogotowiu, jakby coś się stało. O, i tu mamy przeciwników. Uhuhu, troszkę bym tu się cofnął. Najemnik. Nie, że trudno i zabieraliby my HP, tylko ich po prostu dużo i czuję się nieswojo dość. Tyle przeciwników wali nas. O, patrz, tu już wyczyściliśmy ładnie, ale jednak ta ilość to mnie przytłacza. O, Sługus tu był, tu coś tam. Atakujemy wszystkich, staniemy, że wszyscy otrzymali obrażenia. Nie wiem, która pieczęć uwalnia wielkiego wezyra chaosu. Najemnik bij go. Bij go, bij go. Wybity. Niewrażliwość na zimno. O. O, długi miecz. Z pierwszopoziomowy. To co to jest? I dwie miksturki, dwie miksturki. Później można by jakoś go wziąć. Pas. A, weźmiemy jak mamy miejsce. Zaraz ten wezyr chaosu będzie nam potrzebny, wielki wezyr chaosu. Nie powinien tu zbytnio zrobić. Patrz, jak oni padają równo. Obrażenia czasami mają, faktycznie, szczególnie na Helu, no ale też bez przesady. Wbijam się w całą grupę i niewiele co mi robią. Wielki wezyr też nie daje rady. Expa jeszcze nie możemy zdobyć na level. I patrzymy, wielki wezyr chaosu wywalił nam fajną miksturkę wzmocnienia. Kilka miksturek życia, miksturkę many. I tyle z niego było. A już nie mamy miejsca. Możemy zidentyfikować te wszystkie przedmioty, kupić portale i tak dalej. Żeby czuć się bardziej pewnie. No szybciutko nam idzie, bym powiedział. 55 obrona, 56. Bez sensu. Za słabe. Takie coś na 23. Nie. To jest za słabe. To zostawiamy, to zostawiamy. To wywalamy, to zostawiamy. Runka Hel. Tutaj też wszystko zostawiamy, naprawiamy się u Halbu. Nazbieraliśmy kilka portali. 9. Czyli mało nazbieraliśmy w sumie. Nie dostaliśmy żadnego ataku, który nam uszkodził sprzęt, dlatego nie płacimy za naprawę. I 180 tysięcy tylko mamy, niecałe 200 znowu. Dobra, idziemy dalej. I zobaczymy, co tu ciekawego będzie. No na razie weźmiemy ten miecz. Ten miecz możemy tam... Wiem, przy Diablo byśmy sobie wywalili, tak? 6 slotów. Dobra, najwyżej po Diablo do niego, po niego przyjdziemy. Ale też mamy fajne zbrojki, które bym chciał bardziej wziąć niż ten miecz. Mniej się zdarzają ten miecz. Stosunkowo często wypada. O, proszę, oni mają moc, siłę czy co znowu? Ciekawego. Chyba nic nie mają. Padają jak muchy. O ja, ale jak nam takie horda przyjdzie, to nie będzie ciekawie. Patrzcie, troszkę bliżej byśmy przyszli. Uhuhu. Najemnik napadł, jakim cudem? O, rany znowu. Najemnik, serio, jakim cudem nadpadł najemnik? Nagle padł, po prostu pyk i już go nie ma. Zdziwiłem się mocno, zaraz. Najemnik, cofaj się, bo oni cię, nie wiem, jakim cudem robnęli tak łatwo. I pojedynczo wyciągamy, pojedynczo. Nie wiem, przecież oni byli słabi, a tu nagle pyk, najemnika nie ma, no. Zdziwiłem się równo. I kasę straciliśmy, gadzia skóra. Powoli, sam boss został, ale portal stworzymy dla bezpieczeństwa. Podzielimy bossa i tego, boss padł. No nie wiem, co tu takiego było ciężkiego, patrzcie, już bossa nie ma. Nie wiem, co najemnika powstrzymało tutaj, pokonało go. Może tam coś było ciekawego jeszcze. Wreszcie level. Spalenie many, widać, że to sługa. Level, czyli tak. Żywotność. 2200 prawie. A tutaj dajemy w naszą zbroję cyklonu. Kolejny level. Dopiero w ten level wbiliśmy, ale długo to trwało. Zanim go wbiliśmy, ale w końcu jest. Bardzo dobrze. Chyba ten... Zobaczymy jak Diablo, bo chyba będę z huraganem chodził koło Diablo i koniec, bo nie ma sensu jakiejś innej statystyki przyjmować, bo tak nas będzie pokonywał ciągle, a my nie mamy kasy. Nie chcemy jej tracić. Najemnik tu jest? Nie wiedziałem, ale jakoś boss fajnie szybko pada. Równo.
padł i co, pika, różnicowy kutar z fajna mikstura wzmocnienia. Jeszcze ta mikstura wzmocnienia, takie byśmy sobie zostawili tam na Diablo. A te miksturki to słabe są, Wielki Wezyr Chaosu jest takie. Wielki Wezyr Chaos, jak będzie miał jakąś potężną aurę, to będzie straszna lipa, ale i tak, dla ostrożności, pojedynczo będziemy ich wyciągać, jego sugusu, żeby od razu nie paść. Albo żeby najemnik nie padł. Dlaczego w drugą stronę niż ja atakuję te trąbki lecą? O, teraz dobrze. Atakowałem w tą i leciały do tyłu. Pieczęć od razu otwarta zostaje. Uaaa! Dobra, otwarta. I będziemy próbowali Wielkiego Wezyra Chaosu pokonać bez many. Jak spalenie many to lipa. Powoli najemnik, oni się wracają do bossa. Ale damy radę. Wezyr, wezyr. Wracamy, 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 bo cię zjedzą najemnik. Oj, 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 do miasta, do miasta. Uhu, hu, jak go zjechali. Równo. Identyfikację tylko pierścień potrzebuje, to już ze zwoju. Przedajemy to tu, tu nic więcej nie potrzebujemy, ale ten najemnik padł. Dobra, teraz jakoś byśmy do wezyra się przybliżyli najlepiej. Okej, okay, ładnie, ładnie, ładnie. Jego sugusi przyszli, tak. Jeszcze kilka sugusów będzie miał, ale ogólnie już niewielu. Patrzcie, patrzcie. I wielki wezyr, Lorde Seis. Dobrze, że nie ma. O, patrzcie, padł równo, ładnie, ładnie, dobra. Ale trudniej będą ci, tamci zatruwasz duszy i tak dalej. To dopiero hardkorzy. No i dobrze. Jeszcze jedna mikstureczka, jedna wzięta i próbujemy coś tu. Na razie nie będzie, tylko ci zatruwacze dusz, żeby ten korzystny układ pieczęci się wylosował, bo tak byśmy im nie uciekli. Tak by normalnie było ciężko, ciężko. O, o. Atakujemy. Tutaj nie powinno być ciężko akurat. Bijemy ich równo, wszyscy dookoła padają, rycerz zapomnienia także. I kolejny rycerz zapomnienia. Mityczny miecz, co to jest mityczny miecz? Aha. Ciężki miecz, chyba trzeciopoziomowy. O, idziemy powoli, powoli. Czy układ pieczęci korzystny? O, niekorzystny układ pieczęci, no. No. Boję się, że najemnika, że już kosztów nie mamy, byśmy go nie podnieśli. I korzystny układ pieczęci. Jak to byśmy rozgryźli, dobra. Tutaj niech najemnik sobie się pobawi z bossami. Znaczy z czempionami, ja obstawę pokonam przez ten czas. Źle jak nad ziemią i się pokonuje, że nie dostaje się za nich rzeczy, no ale nie mam innego wyboru. Patrzcie, bo oni tak się ustawili. Hamsko, chodź tu, chodź tu. Ach, to tu nie mam na niego strzału. Bo ta pieczęć. Tu są. Czekajcie, 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 czekajcie. Ja bym uciekł sobie teraz. Uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy. Dwójka, jedynka, dwójka, 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 czwórka. Uff, udało się. Nawet jak najemnik padnie, próbujemy stąd uciec. Najemnik, o niestety padną, ale nic nie poradzę, oni są po prostu mocni, proszę. Po manę pójdziemy, no niestety nie było innego wyjścia. 90 tysięcy, o i nie może nam paść najemnik, jak napadnie. Jeszcze będziemy musieli siebie podnieść, to w ogóle będzie lipa. Teraz tak, tu trzeba nic, tu, to pijemy. Naprawa i temu. Oczywiście dwójeczka, jedyneczka, trójeczka, portalik i próbujemy ich jakoś tu wyciągnąć. Tylko powoli, najemnik. Powoli, powoli i pojedynczo najlepiej, pojedynczo. Oni to są koksy. Tu możemy tego pokonać, patrzcie. Chodzi w niego. Jeden, uwaga, tylko żeby mnie nie atakowali, bo mi spalają całą manę. O, jeden to okej. Drugi.
Zaraz za mnie przyjdą hordą, to ja się po prostu zdziwię. Drugi najemnik. Dwóch. Oj, nie. Wracamy, najemnik. To nie. I teraz próbujemy ich dalej. Pojedynczo. Tam był. Tak bym chętnie poszedł. Jeden już pokonany, drugi. Okej, bez bossa, jest. Bez bossa. Nawet jak ich dużo, ale bez bossa jest. Próbujemy ich bić. Portal na wszelki wypadek, jakby najemnik miał paść. O, ale teraz nie padł. Bardzo dobrze. To bierzemy to dla najemnika. Shift 2. O, boss, ale sam. Jeden. Zatruwasz duszy. Pada. Aż taki ciężki nie jest. O! Okej, teraz reszta. To nam jest potrzebne. O, jeszcze reszta ich jest. Powoli. Trofeum by mi się przydało. Jeszcze ich troszkę tu jest. O, ich dużo od początku było. Powoli. Jeden. Bijemy. Kilku ich jest tylko. O, teraz można... pobić ich. Tylko, że mędrzec nie padł. Okej, mędrzec uciekł. Teraz równo, ładnie atakujemy ich. Tak duża ekspa nie wpadło za tego zatruwacza duszy i ekipę poszukiwawczą. Okej, oni zostali pokonani. Teraz druga pieczęć zostanie otwarta i Diablo wyjdzie, no. Nie chciałem tego, ale musiało tak być. Przewrócimy sobie do miasta. A Diablo już jest. No i co? To wywalamy 35 tysięcy, jest wreszcie jakiś fajny koszt. I tu tak ma być tutaj, co mi trzeba, naprawę, aha. Czyli naprawa, nic nie było, trzeba naprawić 35 tysięcy do skrzyni, ale i tak to jeszcze nie koniec, bo jest ciężko. No i teraz próbujemy wyjść. Diablo już jest, tak? No i teraz tak, biegniemy wokół niego, jedyna szansa. Wyjdziemy najpierw tutaj. Tu portal. Tak. O tak, nic nie poradzę. Tu portal też może być. O tak, chciałem na niego chodzić, patrzcie. I mędrca wskrzeszać. I portalik tu postawić przy Diablo. O, i tak chodzić i w końcu by padł, widzicie. Tylko bym się bał jego ognia, tak, jego ogień. To jest dopiero coś niesamowitego. Na razie się najmniej trzyma, ale pewnie nie dojdę nawet do portalu, jak będzie trzeba. Moglibyśmy z trąbki go atakować, skoro już. O, atakujemy go z trąbki. Nie atakuje na... Wow, nieźle. Jakim cudem najemnik przeżył, ja chcę wiedzieć. Nieźle. Fuks. Fuks najemnik, że przeżyłeś. Dziwne to. Jesteś jakiś... Portal kolejny. Kolejny mędrzec, jedyneczka. Kolejna trójeczka, F-trójeczka. I próbujemy bić Diablo. Już połowę życia mu zeszło. Ale Diablo, wiadomo, to jest Diablo, on jest nieobliczalny. O, widzicie? To jest nieobliczalny, już mędrzec nim poszedł, najemnik. Okej. Próbujemy mu coś zrobić z Diablo. Tak. Atakujemy go tak po prostu. Cyk. I cyk. I tak ciągle, aż padnie. Już mniej życia ma przez to. O, i tak ciągle. Później lepsze miksturki będziemy stosować. O, no ładnie nas powalił równo. Proszę, teraz tak, teraz inaczej. Teraz możemy wrócić do miasta po miksturki, żeby swoich dobrych nie zużywać. Najemnik i tak by padł, więc nie wskrzeszamy go, damy sobie radę samemu. Załamana, portale.
A miksturki many ze dwie możemy kupić, jeśli już trzeba. Tak. I tak by mogło być też. Mędrzec, proszę bardzo. Mędrzec jest, niech padnie w końcu. Oj, teraz musimy szybko iść. Patrzcie, patrzcie, jak nas atakuje. Teraz coraz szybciej, wolniej. Proszę, teraz mamy go atakującego. Pokonamy go? Ale łatwiutki, no jaki to jest diablo łatwutki na Helu. A pamiętacie tego bossa tam? Tego bossa. No jakby było szerzej, to bym odpalił to i bym kręcił. 6 razy dłużej by wyszło, ale w końcu byśmy dali radę. A tutaj, bez problemu, lajcik. Oczywiście znowu dali nam coś, co się nie przyda. Od początku gry nic mi się nie przydaje z bossów. No jakie to jest denerwujące, no. No jakim cudem, dobra. Wracamy sobie, identyfikujemy przedmiot. Diablo został pokonany. I ta zbroja, tą zbroję bym podniósł. Tak. Tą zbroję bym sobie zabrał. To wywalimy, obrońcę. Po co nam obrońca? 22 poziom, niby 61 obrony, ale co on ma? Aury dla paladyna i w sumie tyle, chociaż ma ten slocik. Ale bym chciał tu bardziej zbroję, bo patrzcie na tą zbroję. Co możemy tak nawet zrobić? Popatrzcie, o, tu jest upiorna zbroja. A ten jeden. To co byśmy wywalili? Obojętnie co, i tak to jest jakieś tam. 9 do życia to nie, to nie, to nie, to nie, to nie. Doskonały topas najwyżej. Nie, 8 do życia. Doskonały topas. Przyda się. Doskonały topas tutaj, to, tutaj. I wtedy patrzmy na tę zbroję. Ta zbroja jest z dwoma slotami. Nie na Neflum, ale na jakieś inne. 22 level i 28 siły tylko i 168 obrony. 22 level to w drugim akcie 168 obrony, to nawet fajne jest, dlatego chciałem to zostawić. Obrońca też fajny, no ale wszystkich rzeczy mieć nie można. No chyba, żebyśmy byli 4 sloty jakieś znaleźli. Nadkruszony topas do transmutacji jakichś tam runek, ale po co? Czy jeszcze będzie, czyli mamy 1, 2, 4 sloty trzeba, mamy już jeden. Możemy mieć w każdej chwili drugi. Drugi slot i co dalej? Trzeci. To bym chciał zostawić to też. To ewentualnie by był czwarty, ale 6 by chyba się nie udało. Chociaż ja wiem. Wrzucajmy na razie to, co mamy miejsce. To wrzucamy, co jeszcze tu. Fajnie, że tu by się wróciła taki doskonały ten i tu już by były odporności. No na 22 fajnie, troszkę obronki też, życia i te odporności właśnie, tylko trzeba ten doskonały znaleźć. 20 do życia to tak, w każdej chwili tu możemy wywalić. I teraz tak, najpierw puklerz bym tu gdzieś wrzucił. I tu tak, okej. Okay. Daliśmy radę, tylko że doskonały szmarak, jak już, znaczy doskonały ten, jak już jeden wywalamy, to wywalamy i drugi. Chociaż możemy za to runę Eld. Ale już wywaliliśmy runę Eld i Eliald. Pierścień szarańczy też. Dobra, no i weźmiemy na pewno tą zbroję, klejnot, to tam nieważne. No i to by było na tyle. Teraz jeszcze przejdziemy do 5 aktu. Ładnie z czasem. Anuluj. Już jesteśmy tutaj. Zobaczymy, co mają kupcy ciekawego. Malach znowu nas wita i mruczy coś pod nosem sobie. 120 tysięcy tylko, ale diablo. Bardzo łatwo. Pod wrażeniem byłem, a ten boss był tamten taki trudny. Ten z Armagedonem i tak dalej. Patrzcie. 1300, 200% prawie zwiększone. 1000,
300, ale ile to kosztuje? 36 milionów. O, to już lepiej znaleźć takie coś w terenie. I tak. Tu naprawiamy. Tu macie coś ciekawego. Nie, dla najemnika więcej niż 400 nie będzie, macie. 178 to trochę więcej, no ale bez przesady, nie więcej niż 400. Tak, w czym byśmy robili sobie dziury? W tej zbroi byśmy mogli zrobić dziurę i co byśmy wrzucili? W tej zbroi byśmy wrzucili tak. Sola nie, orta, odporność na błyskawice, nie, coś fajnego byśmy mogli wrzucić. Zręczność nie, odporność na trucizny nie. Zręczność, o, na przykład wszystkie odporności, to byśmy mogli wrzucić, to jest zawsze fajne. Tarcza. To byśmy też mogli wrzucić, jakby było trzeba. Ale na razie nie trzeba. No i to już zobaczyliśmy, co mamy. I w następnym odcinku właśnie będziemy startować sobie przez piąty akt, odkrywać właśnie fajne tereny tutaj właśnie w akcie piątym. I wykonywać pierwsze zadanie na krwawych wzgórzach, czyli pokonać Szenka Nadzorcę. A tymczasem myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć.